Doberek, ja jestem Strzybor, a dzisiaj sprawdzimy zadanie Gołąb Ochrania, czyli historię świętego i eliksni podczas tego świtania. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów z Destiny 2 oraz wpadajcie na Twitcha dzisiaj o godzinie 17 i na Discorda 7, linki w opisie. Ewa Levante odwraca się, by cię powitać, gdy się zbliżasz, lecz w jej oczach nie widać blasku. Witaj, mówi. Jeśli przychodzisz tu, by znaleźć kogoś, kto napełni cię radością świtania, wzdycha, to przychodzisz do niewłaściwej osoby. Ponieważ mój skarbie, stara Ewa nie jest już najmilszą osobą w wieży. Jak sądzę, takie określenie należy się obecnie świętemu 14. Słuchaj, nalega. On powiedział mi, co planuje zrobić w to świtanie, a gdy dowiedziałam się, co to jest, serce mi zmiękło. Proszę, pójdź do niego. Niech sam ci powie, co zamierza uczynić, a potem błagam cię, pomóż mu. Pociąga za krawędź swojego szala. Miniony rok był ciężki dla nas wszystkich, ale szczególnie dla świętego. Po tym jak Ozyrys stał się... Po tym co się stało z Ozyrysem i tak dalej. Wiesz, coś takiego może złamać człowieka, mówi cicho, ale święty, on ma tak wielkie serce. Ewa zasłania oczy dłonią. Poklepujesz ją na pocieszenie po ramieniu, a potem zostawiasz samą. Oprócz rzeczy typu, że ona nie jest już najmilszą osobą na wieży, jest tu podkreślona ważna rzecz. Święty jest podłamany i najprawdopodobniej musi robić cokolwiek. To zauważyli już i Kora i Zavala wcześniej podczas swojej rozmowy. Święty wtedy podróżował wszędzie i próbował jakkolwiek odnaleźć Ozyrysa. Później próbował dostać się do sieci Vexów razem z Mefraxem, aby odnaleźć wiadomości o Sagirze. Ale zobaczmy, co teraz zrobi. Właśnie ciebie chciałem zobaczyć. Święty 14 odzywa się wesoło i szeroko rozkłada ramiona na twój widok. Mam wspaniały pomysł na świtanie, mówi z dumą. Eliksni z rodu światła żyją teraz pośród nas, prawda? Ale wciąż są obcy pod wieloma względami. Nachyla się do ciebie. W to świtanie zmienimy ten stan rzeczy. Pamiętam, jak miło się poczułem, gdy po raz pierwszy przybyłem do wieży i strażnicy przynieśli mi lawendowe ciasteczka. Dlatego pomyślałem sobie, że pomożemy Eliksni poczuć się tak samo. Jest jeden problem, mówi drapiąc się w szczerbę na swoim hełmie. Ciasteczko, które jest dla nas pyszne, może być dla nich paskudstwem. Z uprzejmości o tym nie powiedzą. Chcę dać im na świtanie prawdziwe przysmaki Eliksni. Ale to nie problem, mówi z uśmiechem. Dowiedziałem się o bazie danych, którą zostawili uciekając z Europy. A co zawierają te dane? Szturchecie. Przepis! Wykrzykuje, zanim zdążysz odpowiedzieć. Ruszaj! Rzuca, popychając cię z takim entuzjazmem, że się prawie potykasz. Znajdź ten przepis i zanieśmy radość świtania do wszystkich naszych przyjaciół Eliksni. Dowiedzieliśmy się w takim razie, że święty chce wciągnąć Eliksni w te święta. Nie jest to żadne zaskoczenie. Najprawdopodobniej dalej próbuje robić cokolwiek dobrego, aby nie myśleć o tym, co spotkało Ozyrysa. Po znalezieniu przepisu, jaj harpi, lodowcowych gwiazdnic oraz ekstraktów czystego eteru musimy kupić ciasto kelów od pająka za ducha świtania oraz zebrać 5 eterycznych spirali, a z tym wszystkim wracamy do świętego. Cudownie, woła święty, gdy kładziesz przed nim składniki i włączasz świąteczny piekarnik Ewy. Teraz zostaniemy piekarzami. Proces ten okazuje się zaskakująco niebezpieczny. O ile święty uważnie odmierza składniki, o tyle nie przejmuje się zbytnio czasem ich wypieku, uważając, że gorętsze płomienie po prostu przyspieszą pieczenie. Hangar wypełnia tak wiele dymu, że Amanda Holiday przybiega z gaśnicą. W pewnym momencie święty zmuszony jest użyć osłony świtu, by ochronić was przed gwałtownie rosnącym ciastem kelów. Jego rozpaczliwe okrzyki „Więcej cukru!” będą rozbrzmiewały w twojej głowie jeszcze przez wiele tygodni. Wreszcie wszystko jest gotowe. Lekko przyprawione, ręcznie uformowane kawałki lukrowanego eteru zostają delikatnie owinięte spiralami kruchego ciasta i wypieczone na idealnie złoty kolor. Pozostaje zamoczyć je na chwilę w eterowej glazurze i zawijane eterowe maczanki są gotowe do dostarczenia. Dziś zostaliśmy czempionami świtania, mówi święty z wielką satysfakcją. A teraz szybko dostarcz im je, dopóki są ciepłe. Jak sami słyszeliście, wypiekanie ciastek może być całkiem niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli musicie rzucić bańką, by ochronić się przed samym ciastem. Po tym wszystkim idziemy do dzielnicy Eliksni, aby wręczyć im te ciastka. Polecam dać tym, które mają ze sobą Baby Faleny.
po wszystkim wracamy do świętego. Święty pilnie słucha twojej opowieści o dostarczeniu eterowych maczanek. Szczególnie zadowolony jest, gdy słyszy, że smakołyki najbardziej ucieszyły młode eliksni. To dobre wieści, mówi z westchnieniem zadowolenia. Wiem, że ci eliksni mieli mnie w przeszłości za potwora. Mam nadzieję, że dzięki maczankom przekonają się, jak daleko mi do tego potwora. Nie jest za późno, by pokazać im, kim jesteśmy. Mefrax mi to powiedział. I nie było za późno, bym się tego nauczył. Wielki tytan milczy przez chwilę, słuchając gołębi cicho gruchających u jego stóp. To świtanie pomogło mojemu sercu. Nie ma we mnie spokoju, ale jest trochę ciepła. Bałem się, że nigdy więcej już go nie poczuję. Dziękuję ci za to. O ile pomogliśmy eliksni, to sam święty przyznaje, że nie ma w nim spokoju, więc dalej jest w złym stanie. Co zrobi, jeżeli nie odzyskamy Ozyrysa? Albo odzyskamy go, ale to już nie będzie on. Obawiam się, że to mógłby być koniec tej legendy. Ostatnie słowa mamy od Ewy, więc sprawdźmy je. Opowiadasz Ewie o świętym i eliksni. Mówiłam ci, że jest bardzo życzliwy, czyż nie? Mówi. Chociaż to pewnie wcale cię nie zaskoczyło. Każdy, kto go zna, wie o tym. Przerywa, by przyjrzeć się pisklęciu eliksni biegnącemu do hangaru. Za nim podąża opiekunka, której pierś ciasno owija pas materiału, za którym zatknięte są młode eliksni. Dostrzega Ewę i niepewnie unosi szpon w geście pozdrowienia. Ewa odmachuje serdecznie, a potem uśmiecha się szeroko, gdy pół tuzina maleńkich rączek wysuwa się z powijaków i macha do niej. Eliksni ćwierka ze śmiechu i odbiega za pisklęciem. Wiesz, mówi radośnie Ewa, myślę, że to może być nasze najlepsze dotąd świtanie. Tak oto kończy się historia świętego i eliksni na świtanie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Wpadajcie dzisiaj na dodatkowego streama na godzinę 17 na Twitcha. Mówił do was Trzybor. Do zobaczenia.